Witamy się z wami bardzo serdecznie. Kolejna seria, kolejny odcinek, kolejny film wraz z EloBelo. Przywitaj się. Dzień dobry. Tak, i dzisiaj zagramy w Fortnite. Mianowicie, co się dzisiaj będzie rozchodziło, co dzisiaj będziemy robili i jak wygląda dzisiejszy film. A więc dzisiejszy film wygląda na takiej zasadzie, że po prostu lecimy na jedną miejscówkę i bierzemy loot tylko z jednej miejscówki. Nie możemy z żadnego innego miejsca wziąć lootu. Możemy tylko leczenie brać, wiadomo, z innych miejscówek i tak dalej. Aczkolwiek wszystkie jakieś, wiadomo, bronie, no po prostu bronie, muszą być tylko z tej owej miejscówki, na którą polecimy. Kocham poradę od Fortnite'a. Nie ma drzwi, użyj zbieraka, by wybić sobie przejście w ścianie. Powiedz mi tak, wylosujmy może miejscówkę, na którą polecimy. Raz, dwa, trzy, cztery. Czyli rynek to jest 1, Brutalny Bastion to jest 2, Bezwładny Brzeg to jest 3, Sioło szaleństwa to jest 4. Okej, Google, podaj mi losową liczbę od 1 do 4. I w tym momencie KipstaR się zaciął. 2. 2. Czyli co? Jest to 2. I czekaj, rynek, czyli Brutalny Bastion. Lecimy na Brutalny Bastion, słuchajcie. Itemy z Brutalnego Bastionu. Tylko mamy do nich dostęp. Wiadomo, leczenie, amunicja możemy brać z innych miejscówek, ale tylko z tej miejscówki bierzemy itemy. Nie mamy prawa skorzystać z jakichkolwiek innych itemów, jakie będą gdziekolwiek indziej. Broń. Tak. Między innymi broń i mamy dostęp, jak już mówiłem wcześniej, do leczenia i do amunicji, bo wiadomo, amunicja jest potrzebna nawet do tych broni, z których będziemy po prostu korzystać, tak? Leci tutaj ile osób? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem łącznie z nami. Super, mam katanę, mam leczenie, co też jest super, aczkolwiek nie mam żadnej... Mam pompę i typa. Gościu, miałeś jumppada, mogłeś uciec. Jeden ziomek nie żyje. Mam granaty, mam leczenie. Oj, nie mam, dobra, no, co jest? Skrzynka. Oj, ale nie żyjesz? No. Okej, no ja muszę znaleźć jeszcze potki jakieś. Próbuję przeżyć. Ja też. No i okej. Gdzie ty jesteś? Ty jesteś tam. Nie wiem, o mój Boże. Mnie. Ale bym chciał wiedzieć, czy on jest podawcą. To bym go tak zwyzywał. Okej, nie żyje. O nie. Co to było? Jo! Jo! Co jest? Stary, ledwie! Chłop ma wylew krwi do mózgu i w ogóle się bawi kataną. Co to było, stary? Ja już śmierć w oczach miałem. Czemu oni jak na ciebie wyszli, to mieli takiego, nie wiem, takie wyłączenie mózgu dosłownie? Ziomek tu leci, leci. Ja też tak chcę. Jo! Co jest? Chłop ma laga mózgu, nie? Jeszcze jeden? A! Wow! Czemu oni wszyscy laga mózgu mają? Weź im mózg włącz. Ja wziąłem twoją kartę, powiedz mi? Tak. To teraz tak, spróbuję cię odradzić. Żebyś też sobie wziął jakieś itemki. Mhm. Ale nie wiem po co miał. Ja bym chciał jakieś dużą potkę. O, jest duża potka, ta gra mnie wysłuchuje. Ej, to jest istny dowód, że gra nas podsłuchuje i w ogóle świat internetu nas podsłuchuje, słuchaj. Mówisz, że coś tam o czymś mówisz i akurat to dostajesz, nie? To się nazywa zbieg okoliczności. Zbieg okoliczności? Też tak może być. Tego nie wykluczamy. Właśnie, musimy materiały zebrać. I typa słyszałem gdzieś. Bo materiałów też nie możemy z innego miejsca. Nie no, jak, ale nie da się... Nie, materiałów też nie możesz. Mamy unikać ludzi, w sensie zabijemy człowieka, musimy od niego uciekać, w sensie powalimy, nie? Co, ale mamy od niego uciekać, żeby nie wiadomo, amunicję możemy wziąć, amunicję możemy wziąć. No ale przecież wtedy macy się też podniosą. To musimy na to uważać, żeby do tego nie dopuścić. Musimy, macy też, tylko z tej miejscówki. Nie możemy wziąć maców z innej miejscówki. To jest wyzwanie. Gdzieś tu typ popierdziela, widzę go. Tam jest jeden. Za mną jest. Leży? Okej, świetnie. Co dalej? Miałeś kolegę? Musiał mieć kolegę jeszcze gdzieś jakiegoś. Masz jakąś lepszą lampkę? Chodź. Tu masz ten leczenie, weź sobie. Dolecz się do końca. Tam te 10 kp, czy tam ile masz? 5. A tutaj miałeś itemki gdzieś z typa, nie? Bo tu zabiłem ziomka wcześniej. Gdzieś tutaj. Oj. I katana tu gdzieś chyba leżała też, nie? No to było tutaj. O, tu masz katanę też, super, będziesz miał władzę w łapach. Dasz radę się tu dostać w ogóle? Okej. Okej, ja teraz macy idę pozbierać sobie. Ojeju. To byśmy mieli najlepszą strefę. Ja sobie nogi połamałem, stary. Ja chyba przeżyję bez katany. Przyszedł gościu z kluczem do skarbca. No weźmy mu ten skarbiec. Spróbujmy chociaż go przejąć. Gdzie ten skarbiec jest dokładnie? Co tu się dzieje? Przecież tak przebiegł, że dostałem rykoszetem, nie? Okej, leży. Śpi? Dobrze. Okej. To teraz karta, tak? Tak myślę, żeby tego PM-a nie wziąć. Weźmiesz sobie tego, leczonko? Ja bym wziął PM-a? Bo PM dużo pomoże. Zróbmy tak, że ty będziesz brał leczenie, ja mam a ja kevlar. Czy ja właśnie zastanawiam, jak się dostać do takiego skarbca. Właśnie, gdzieś był skarbiec, nie? A tu jest, dobra. Dobra, będzie legendarna pompeczka Esa. Mityczna. Mityczna, tak, chyba, mamy to. No ta legendarna, ta mityczna. Jeden pies w sumie. Cyk, mamy to. Jest dobrze. Ej, w sumie właśnie, primo, tu jest ten siarp lepszy. Kolejna skrzyneczka. O, mam tego, mam podwyżkę snajperki. Masz amu do snajperki? Już ci mówię. 12. Chcesz? Nie, weź daj. Masz. Dzięki. Zbierzmy to sobie. Ej, młotek by się przydał. To zniszczyć wszystko, ale już nie ma tych młotków w tym sezonie chyba, nie? Co my tu mamy? Ej, chodź to otworzymy, może tu będzie coś przydatnego jeszcze. Bo już strefa idzie. Mamy już wszystko, tak. Aczkolwiek przydałaby mi się jeszcze, przydałby mi się PM jakiś, nie? Taki kurczę koloru fiolet. No ale dobra, przeżyjemy, to i tak jest dobry item. Ziomki się strzelają. A nie, to boty. To jest i... Ej, to jest jeszcze z tej miejscówki. Otworzę te skrzynki, może coś będzie. Nie, nie we mnie. Boty wy moje. Koledzy wy moi. Jajeczkownica tu jest, jakbyś chciał. Ojoj. Ej. Hop. Ej. Nie. Dobra, do góry. Oj. No wyleć stąd, idol. Dzięki. Okej, dobra. Tam się boty strzelają ci ludzie. Jest człowiek. Okej, leży. Ej, stary, tu jest fioletowy kurczak. Oj, nie widzę żadnych typów, nie ma żadnych typów. A ty, drogi widzu, słuchaj, zostaw łapeczkę w górę, subika razem z dzwoneczkiem. Motywuje mnie to do dalszych działań, do dalszej pracy tutaj. Będzie mi niezmiernie miło, jak zostawisz łapeczkę w górę. Amunicja jakaś tu będzie? Ej, auto mam. EloBelo. Okej. Jadę po ciebie. Dawaj, wsiadaj. Oj. Nie. Ej, tu jest ognisko. Z tego można wziąć bardzo prosty wniosek. Nie dawajcie KipstaRowi prowadzić. Dobra, uleczyłem się. Nie no, ale przyznaj się, że jestem mistrzem kierownicy. No, tylko nie w większości momentów. Poczekaj, patrz, tam się biją. Dawaj, skorzystajmy. Ty, gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Co jest? Chłop się tepnął. Aha, bo go ta wyspa wzięła w górę. A, nie, jest tu przecież. No tak, ale dostał po kewie, jak coś się obsądzi. Spadnie, uważaj. On jest gdzie indziej. Aha. Nie, jest tu. No jak tam jest? Znaczy, strzelaj go, on ma 1 HP. Oj. Dobra, nie próbuję się do niego przedostać. Świetnie. Co, on jest na górze? Tak. Wbijam się do niego. Tutaj jest. Dobra, myślę, że go poskramimy jakoś. Leży. Ej, jeszcze jeden tu jest. Jeszcze miał kolegę. Spamuję go. Leży. Pije ten kleposok. Ty weź uważaj. No, jest niebezpiecznie. Ty masz wywalone, nie? Ty sobie wszystko podnosisz z nich. Znaczy się... po co można, nie? Ja broni nie zbieram, Nawet nie mam po co. A tu obraz, przymknijmy oko na te materiały, przymknijmy oko, nie jesteśmy w stanie tego skontrolować. Przymknijmy na to oko, materiały to materiały. Bronie to bronie jednak. Ale i tak nam się trafiło... To jest smutne. Ale i tak nam się trafiło, że mamy super bronię. Naprawdę. Mamy super bronię, więc jest to przyjemny materiał do nagrania. To był chyba top 1 w team. I leczenie możemy, nie? Tak, myślę, tak, leczenie tak, ale broni nie. Ej, leczenie tak, tak, dobra, leczenie tak, bo ja teraz musiałem przemyśleć, co wziąć. Dobra. Leczenie masz siągło. Możesz wypić jednego. Tak, tak, wypiłem. Dobra, chodźmy. Nie lutujmy, i tak nie ma tu nic do przelutowania. Tu jest jump pad. Chodź, kogoś znajdziemy. Ej, tu jest chłop. Wracaj. Spamuj go. Nic. Skakujmy, wskocz na jump pada i go złapmy. Gdzie on poleciał dokładnie? Gdzieś tam. Cześć, widzę, tam. Dobra, dwóch typa tam jest. Stańmy się na HG. Prawie dostał. Okej. Weź ucieknij stamtąd. Nie no, bijmy się z nimi. Ale ja tam nie dolecę. Jezus Maria. Coś leży jak tam. Nie! Leżę. Ale mam awarię. To ja widzę. GG. Weź uciekaj. Okej. W razie czego zapamiętajmy. Zapamiętajmy, jakie itemy miałem. Miałem katanę. Jeżeli uda się mnie odrodzić. Niezły żart, gościu. Ja się tu... Ale akcja. Ale przepocuchy, ty. No co jest, jak on żyje? Ulecz się, wypij kleposok. Niedobrze, że tego nie zdążyłeś wypić. Musisz to wypić jakoś. Zabuduj się, oj. No nie, sam. Górę miał. Dwóch nie doleciało. Ja ci mówiłem, żebyś się cofnął. Kurczę, wiem, strollowałem, sorry. Ale akcja. Taki niefortunny przypał. Jeszcze jedno podejście. To. Teraz dobra. Możesz być panienką na balkonie. Dobra. Miejscówka, którą... Czekaj, bo mi nie skacz. Okej, Google. Wylosuj liczbę od 1 do 4. Szybciutko. 1. 1. Rynek kowadła. To jest tu. Rynek kowadła, to było 1. To co? Przewidujesz jakieś zwycięstwo? No jest słaba miejscówka. Dawaj, spróbujmy pod zwycięstwo zagrać teraz. Miejscówka centralna, dużo graczy, średni lud, szczerze. Racja. Ale pod strefę będzie dobrze. Tutaj jest jeden ziomek. Próbuję się przedostać na kucaka. Mam kevlar. Mam pompę. Gdzie jest ten ziomek? Ziomek na moście jeden. Jeden tu leci. Mam kleposoki 3. Skrzyneczka. I typa na sobie. I typa na sobie między innymi. 6000 PD dostałem, subcio. Fajnie. Duża potka zerowana. Nie mam nic na średni dystans. Dostał 126. Tu się gdzieś leczył, nie? Dobra. Tam ci zostawiłem dużą potkę. Jak zobaczysz coś na średni dystans, jakaś MK czy coś, to krzycz. Ja mam fioletową AWP. Duża potka. No i niestety nic dalej na średni dystans, niestety jak na złość. Ale mam fajną pompeczkę, która mi się bardzo podoba. Nie mam żadnej pomp. Ej, typa mam. Aaaa! Dobra, to bot jest. A ja nie trafiłem. Leży. Mam też katanę. Zabiłeś go? Też leży. Brawo. Ja mam wszystkie itemy niebieskie i chłopa, który do mnie strzela kolejny. Na daleko. Ej, zginę. Ale zasnacz go. Tam za tym drzewem. Leczę się. Dostał, leży. Brawo. Ja się leczę. O, dostałem nadwyżkę snajpera. Ojojoj. Współczuję wszystkim naszym przeciwnikom w tym momencie. Nadwyżkę snajperek? To chyba dobrze. No. To możesz używać nadwyżki snajperek, możesz. Możesz, bo to, jest na tej, bo to jest z tej miejscówki. Ale nie mam materiałów kompletnie, malutko bardzo. A to jest zdecydowanie za mało, żeby przetrwać. Tutaj PM. Nie, mam. A jaki kolor? Epicki. Epicki to był fiolet? To chcę. Tu masz fioletową katanę i ja mam chłopa na sobie, który ginie. Nie żyje. Pewnie miał kolegę. Jakiś tam gościu na gumce dostał 126. Pokaż mi, gdzie jest ten PM. Okej, widzę go. Mam fioletowego PM'a. Mam megalo, dobra, leży. Leży, tak? Leży. Póki są na tej miejscówce, to możemy z nich zbierać itemy wszystkie. No. Jak przyjdą do nas, to też jest OP. Oni nam materiały przynoszą, ja już mam prawie ten, 700 drewna. Ja właśnie nie mam praktycznie w ogóle, bo ja nic nie zbieram. Ja mam bardzo dużo materiałów, zbieraj sobie, stary, bo to jest ważne. To bardzo dużo dupa ratuje. Tak, zróbmy to. Tak, już. 40 poziom. Bardzo szybko leci, eks. Naprawdę. Aż miło patrzeć. Proszę, żeby coś fioletowego. Oj, PM. A dobra, wezmę tą pompę. Oj. Ta pompa jest taka średnia. Ale wezmę. Fioletowe lepsze. Czy ja kogoś widziałem? Zobacz, zobacz. Właśnie tak, o nim mówię. Jo, jest tu. Paniaczek z kataną. Dwóch typa tu jest. Tak jest. Gdzie on jest? Ała! Dostałem! O, ma mega nie fakt, że się nam podświetla, nie? Tak. Wyjaśnijmy go. Gdzie on jest dokładnie? Magii Galoa. No nie! Przebiję się przez dach! Leży! Dobra. Jeszcze możemy wziąć z niego itemki, jeszcze możemy, jest to rynek dalej. Serio? Tak, dalej to jest rynek w dalszym ciągu. Trzy duże potki miał. Ile jajek tu jest? Super. Miał katanę też, jeżeli byś potrzebował. Nie, ja szukam jego teamu. Mam tu typa, tu jest typ. Drugi też. Dwóch typa tu jest. Dwóch typa na mnie. Przeładuj. Tak, sam tu. Jakieś boty. Dostałem. On też. Bierz pompę. Leży. Jeszcze jeden w wodzie. Leży. Dalej to rynek, dalej mamy itemki. No tutaj jakoś się zgodzę. Mam po 1000 już prawie itemów. Jeszcze możemy zbierać itemy. Fajny challenge teraz. Typa. Jest skrzynka, tu jest. Ale jest to 40, nie? Zdążę się szybko uleczyć? Nie, mogłeś pójść do strefy. Zdążę, dobra. Okej, strefa dalej jest w rynku, nie? No. Doskonale. Okej, mam fulla. To raczej nikt już do nas nie przyjdzie. Dużo jajek jest. Tam jest ten gościu, którego na początku zabiliśmy. Dalej nikt go nie zabrał, nie? 25... miał się, który se pilnuje skrzynek. Dobra, chodź do strefy. Okej. Okay. Chodź tutaj. Nie wiem co tam jest, ale... Jadę z tobą. W sensie jadę za tobą. Powodzenia. Ciekawe czy ktoś go zbierze. Czekaj, ja sobie wezmę jajko. Jeszcze jedno jajko muszę zjeść. Jak zobaczysz gdzieś jajko, to krzycz. A właśnie, bo my się rozdzielamy strasznie, nie? Ja mówiłem ci, gdzie lecę. Mhm, okej. Dobra, dobra. Super doładowanie dostałem. Klasyczna końcówka, super. Poślizg amunicji, to też się nam przyda jak najbardziej. Jedź do mnie po prostu. Cisnę do ciebie. Przydałby mi się jeszcze... O, łyżwiarz, super, to nam się przyda. To nas mocno przyspieszy. Dużo jajek tu mamy. Super. Kolejna misja. 20 KPD kolejne. Mam tu typa. A to ty do niego strzelasz, dobra. Nowość, zbierak dostałem. Leży jeden. Gdzie oni byli? Leci od prawej, to mi się bili. Ała, ała, ała. Co to, z czego oni strzelają? Ale mocno oberwałem. Leczę się. Nie! Nie! O Jezus! Podrapać musiałem. I leżę. Czemu ty ich dojechałeś? Nie dojechałem. A to Polacy chyba. Nie wiem nawet. Nie wiem, gościu ma stronę Laoi. Brawo. Pięknie. I'm bot boga tak zwany. Co jest kurde? Jest śpijano. Co jest? Dawaj, dawaj, dawaj. Nie no, to jest właśnie ta pompa z Devastator. Chłop mi zabiera 160 na hita jednego. Nice. Ale ty się wylałeś, kurde, no czemu? Sorry. Ja zmieniam teammate'a, nie? Było do wymiany. Tak jest. No dobra, dobra próba była w każdym razie, nie? O, młotek dostałem, na pocieszenie. Nie, to nie, ja to nie chcę. Byle nie to. Dobra, to my się żegnamy, słuchajcie, trzymajcie się, no i do kolejnego. Łapka w górę, komentarz dla zasięgu oczywiście, żeby te algorytmy ruszyły. Serduszko wam EloBelo wysyła, no a ja się żegnam i trzymajcie się, do kolejnego, elo!